Gdy będziemy oceniać stan ogumienia i kół, należy zweryfikować ogólnie rzecz biorąc stan techniczny tych opon. Przede wszystkim należy wspomnieć na samym początku, że mamy taką podstawową normę tutaj w urządzeniu, że opony super elastyczne mogą się maksymalnie wytrzeć do 25% albo do wskaźnika, który daje nam oczywiście producent. Natomiast w większości przypadków na oponach, które są do wózków jezdniowych, będziemy mieć tak zwaną safety line, czyli linię, która nam będzie pokazywała maksymalne wytarcie bieżnika. Niektórzy inspektorzy też pytają, ile maksymalnie rzeczywiście możemy zetrzeć tego bieżnika. I jeżeli chodzi o minimalny bieżnik, który w takich oponach zazwyczaj może występować, to jest 1,6 mm. Natomiast ja i tak z doświadczenia zawsze pokazuję oczywiście tą bezpieczną linię wytarcia, ponieważ jest to najlepszy wskaźnik, który daje nam oczywiście producent. Jeżeli chcemy wskazać tą safety line, jest to ta linia, która nam rzeczywiście jest na boku opony dookoła wózka. Czyli zobaczmy, że cała ta kostka może być wytarta aż do tej bezpiecznej linii zazwyczaj, tak? Jeżeli nie ma tej bezpiecznej linii pokazanej przez producenta, no to wtedy staramy się oczywiście szukać coś na bieżniku. No i bardzo często jest tak, że nie każda opona oczywiście ma bieżnik, czyli są to tak zwane sliki. Te opony również mogą być eksploatowane, natomiast te opony powinny być eksploatowane zazwyczaj w halach. Z uwagi na to, że one są dobrane rzeczywiście do równej nawierzchni, no i w tym przypadku dość mocno by się ścierały na takim podłożu jak tutaj takie płyty drogowe, więc dość ciężko by było nimi jeździć i nie jest to oczywiście zalecane, więc sliki są zalecone wyłącznie do hal. W tym przypadku, jeżeli chcemy ocenić rzeczywiście to wytarcie, to najlepsza decyzja to właśnie w dalszym ciągu to safety line. Ewentualnie na bieżniku szukajcie rzeczywiście wskaźnika przez producenta, jeżeli będzie gdzieś taka nalewka z gumy, do której można wytrzeć maksymalnie ten bieżnik. Ponadto, gdy mamy tą normę powiedzianą, to ocenimy sobie ogólny stan techniczny. Czyli poszukajmy na bieżniku dookoła i z boku, czy ta opona po prostu nie jest uszkodzona. Czyli szukamy jakiegoś wydartego bieżnika, ewentualnie czegoś wbitego w bieżnik, w oponę. Oczywiście tu należy również wspomnieć, że na egzaminie, że jeżeli chcielibyśmy ocenić całą oponę, to należałoby podjechać wózkiem również do przodu, żeby również ocenić sobie tą część opony, która spoczywa aktualnie na podłożu. Więc wizualnie tylko dokonujemy tej oceny, omawiamy głównie to inspektorowi tak naprawdę, szukając jakichś uszkodzeń, ponadto z boku również, ale z boku urządzenia również zweryfikujmy sobie mocowanie, ponieważ te koła są mocowane zazwyczaj na pierścienie, więc jest to dość niebezpieczne podczas wymiany opon. Również zweryfikujmy sobie oczywiście śruby, więc możemy sobie nawet wziąć w rękach, proszę Państwa, i zobaczyć, czy te śruby nam się nie odkręcają. Niektórych to bawi, niektórzy generalnie mówią, że to jest racja. Z uwagi na to, że różne sytuacje się pojawiają, to niestety, ale podczas jazdy mogą nam się również zluzować takie śruby. Ja sam osobiście miałem taki przypadek, rzeczywiście śruba w jednym wózku mi się zluzowała i nawet wyrwała mi szpilkę. Więc teraz mi się taki nawyk rzeczywiście wypracował, że podczas sprawdzania stanu technicznego, obsługi technicznej codziennej przy wózku, staram się w miarę możliwości zweryfikować nawet ręcznie, czy te śruby nie są rzeczywiście podkręcane. Jeżeli natomiast chcemy je dokręcić, no to powinniśmy dokręcić je z siłą oczywiście wyrażoną w newtonometrach, kluczem dynamometrycznym, którą zaleca oczywiście producent urządzenia, ale powinien to zrobić znowuż konserwator, ponieważ konserwator zazwyczaj jest to osoba, która dba o stan techniczny. Natomiast nie wykluczajmy tego operatora, ponieważ jeżeli w instrukcji eksploatacji producent dopuszcza takie podstawowe czynności, to również ten operator może podstawowe czynności takie zrobić. I uważam, że dokręcenie kół jest tutaj w obowiązkach również operatora. Więc na egzaminie tylko o tym wspominamy, weryfikujemy sobie również rzeczywiście. Natomiast należy zwrócić uwagę na egzaminie, czy jest to opona pełna, czy pneumatyczna. Jeżeli nie będziemy szukać tego po jakichś oznaczeniach na oponie, oczywiście oznaczenia są bardzo różne, bo każdy producent będzie miał różne swoje oznaczenia, to ja zawsze to weryfikuję oczywiście po wentylku. Jeżeli widzę wentylek, to wiem, że jest to opona pneumatyczna. Ta sama zasada również oceny może polegać na tym, że zweryfikuję to w instrukcji eksploatacji, bądź w dokumencie dostawy, bądź na tablicy nawet znamionowej. W tym przypadku na tablicy znamionowej mamy również podane ciśnienie, jakie musi panować w danym kole. Pamiętajmy, że mamy przednią, tylnią oś, więc jeżeli chodzi o ciśnienie, na przedniej osi musi być takie same i na tylnej osi
również musi być takie same. Natomiast różnica pomiędzy przednią i tylną osią może jak najbardziej występować. Tak samo jak rozmiar kół, czy generalnie bieżników. Na przedniej osi mamy większy rozmiar opony. Jak widzimy, rozmiar opony przez producenta 6,50x10. I tylna oś, mniejsze opony, jak widzimy, czyli rozmiar 5,0x8. Jeżeli już oceniliśmy stan techniczny tej opony, to pamiętajmy, że bieżnik również powinien być taki sam na jednej osi. Czyli z przodu powinien być taki bieżnik na jednej, jak i drugiej oponie, która jest po prawej stronie. Z tyłu ta sama zasada. Tył może mieć różny bieżnik od przedniego, ale prawa i lewa opona nie może się rzeczywiście różnić. Jeżeli oceniliśmy stan techniczny tej jednej opony, to nie zapominajmy na egzaminie, że opon jest w tym wózku aż 4. Więc podchodzimy do każdej z osobna opony na egzaminie i oceniamy stan techniczny tak samo, identycznie jak przy tej pierwszej oponie w tym przypadku. Oczywiście zazwyczaj jak na egzaminie o tym wspomnimy i z inspektorem obejdziemy sobie, pokażemy, że mamy te 4 opony, czy tam 3, w zależności jaki rodzaj urządzenia, to wtedy inspektor już mówi, że nie trzeba zazwyczaj oceniać każdej z osobna, już wie, że znamy się na temacie, wiemy, co należy zrobić podczas oceny stanu technicznego codziennego. No i pytanie będzie mieć zaliczone, ale pokażmy, że mamy drugą oponę, trzecią, jak i czwartą w tym urządzeniu. Czyli każdą oponę na egzaminie oceniamy indywidualnie. W ten sposób mamy pytanie zaliczone. We'll be right back.